Rozmowy w Radio Kajnikek. Audycja z cyklu Zapytaj swojego parlamentarzystę lub samorządowca. Czyli wasze pytania na naszej antenie. Zapraszamy. No, I won't forget you. Witam wszystkich serdecznie. Szalona Środa, czyli znów w naszym radio. Znowu my. Znowu my i witają was w nowym zestawie. Ewka, Bartek i nasz nowy gość. Servus, Krystian jestem. No, myślę, że wiele osób znacie przynajmniej z widzenia. Niektórzy teraz cię poznają ze słyszenia i z oglądania. Niektórzy z tego hasła serwus. Tak, tak się bardzo fajne, charakterystyczne hasło. Skąd ono się w ogóle wzięło? Skąd się wzięło serwus? Serwus wzięło się po prostu z... Po prostu z przywitania, a mianowicie według mnie to jest takie fajne hasło, które już na początku mówi, że czy są, że tak powiem, w tym przywitaniu dwie pieczenie na jednym ogniu upieczone według mnie, a mianowicie, że mówi o osobie, która się wita hasłem serwus, że może warto poświęcić tej osobie krótką chwilę, żeby usłyszeć, co ma do powiedzenia, a też ten serwus jest takim troszkę biletem przetargowym do dalszej rozmowy, że chcę przekazać coś fajnego i zaczynam od przywitania. Nie jest to zwykłe cześć, tylko serwus. Bo właśnie, bo ty jesteś młody, więc może nam zdradzisz tajniki, jak się teraz młodzież wita, bo raczej chyba nie serwus, nie? Chyba serwus. Serwus? A nie wiem. Nie, myślę, słuchajcie, no na przykład u nas w orkiestrze, kiedy się spotykamy, to każdy się wita na różne sposoby. Jedni mówią cześć, drudzy mówią żółwik, siemka. A trzeci grają na trąbce. A trzeci grają na trąbce, dokładnie. My się przeważnie witamy, to znowu ty. Ale tak witają się podobno najlepsi przyjaciele, bo ja ze swoimi też się tak witam. Czekaj, żółwik to tak, no tak. Dobra. Znaczy ja, skąd ja w ogóle cię znam? To jest tak, otwieram Facebooka, na KMY, buch, coś mi wyskakuje, akcja charytatywna. Od razu wiem kto. Chłopie, ja nawet nie czytam, wiem kto. Potem czytam coś o orkiestrze, puch, wiem kto. Czy kojarzysz się, przynajmniej mnie, zawsze z fajnymi rzeczami w Myślenicach? Skąd się to w ogóle wzięło? Bardzo miło mi to słyszeć. Ostatnio, tak idąc od końca, ostatnio miałem spotkanie z jedną firmą w Myślenicach i pytają mnie, czy dlaczego nie zostałeś w Warszawie, dlaczego nie pracujesz tam, przecież byłeś tam, było ci dobrze i mogłeś robić wszystko. Może mogłem robić wszystko, może mogłem według niektórych zdobywać świat i że tak powiem, działać w stolicy naszego kraju, ale tak naprawdę nie jest to moim celem i priorytetem, żeby zapominać, skąd pochodzę i co jest w życiu najważniejsze. I tak naprawdę teraz jestem w takim etapie swojego życia, że mam tak ułożoną pracę, że mogę pracować z miejscowości rodzinnej i pamiętam ostatnio, jak poszedłem, przepraszam za reklamę, ale poszedłem do jednej pizzerii, w której jest niesamowita pizza. Wiem, i mama zawsze brała mnie. Trzeba zapraszać Myślenicza na dobrą pizzę. Oczywiście chodzi o Lisią Łapkę. I słuchajcie, jak poszedłem tam ostatnio 2 tygodnie temu, to nie dość, że miałem chwilę na spokojnie zjeść pizzę i już szedłem z tą myślą, że zjem tą pizzę i po prostu będę miał dzień dziecka. To słuchajcie, spotkałem jeszcze swojego kolegę, którego nie widziałem bodajże z 4 lata. Graliśmy w jednej klasie w szkole muzycznej i nie dość, że było przyjemne, to i pożyteczne, bo i zjadłem i mogłem usłyszeć, co u Michała słychać. I tak naprawdę, szybko odpowiadając na twoje pytanie, ja nie wyobrażam sobie tego, żebym nie mógł zrobić coś w swoim, czegoś w swoim mieście. I dla mnie lokalność jest bardzo ważna i wielu jest specjalistów w stolicy. Każdy może robić co chce, a jeśli ja gdzieś tam potrafię robić jakieś
według niektórych fajne i kreatywne rzeczy, to dlaczego nie można tego znieść na arenę Myślenic czy naszej gminy? Przecież tu jest fajnie, tu jest bardzo fajnie. No czasami ludzie niektórzy... Coś wiemy na ten temat. To jest najlepiej. No, czasami to... niektórzy mieszkańcy jeszcze nie do końca chcą współuczestniczyć, współdziałać w jakiś realizowaniu jakichś planów. Ta mentalność jeszcze nie jest taka wypracowana, ale wszystko przed nami. Ale ma podobne zdanie do nie. naszego. Bo... Podobne zdanie, powiem wam tak. Dziś, jak można było zauważyć, byliśmy na gościnnych występach w RMF FM. Właśnie wyciągłeś mi to z ust. Pozdrawiamy prezesa Sołtysa, który obiecał, że dziś będzie nas słuchał. To pozdrawiamy, pozdrawiamy. I powiem ci tak, jeżeli obejrzysz 100 rozmów na stulecie niepodległości i rozmowę z Tadeuszem Sołtysem, to są dokładnie jego słowa wsadzone w twoje usta. I to nie żartuję, nie żebym chciał... No mamy to nagranie, więc zobaczysz. On dokładnie mówi tak, nieważne, czy jesteś z Myślenic, czy jesteś z Pcimia, Stróży, Tokarni, wszędzie jesteś gość i wszędzie możesz zrobić to, co chcesz. Oczywiście. Więc no, pokrewna dusza, ja nic nie mówię. Prezes RMF FM się czuje zagrożony. Dokładnie, dlatego my jesteśmy tutaj, a nie w RMF-ce, panie prezesie. Jesteśmy w RMF. Ja myślę, bardzo mi się spodobały studia i muszę powiedzieć, że no mam tam chrapkę na kilka sprzętów. Ja myślę, że prezes nie musi się czuć zagrożony, ale może czuć, że ma potencjał w mieszkańcach w swojej gminie, ponieważ myślę, że wielu specjalistów w wielu branżach jest z Myślenic czy z gminy i na przykład śmiałem się kiedyś do nauczycieli mojego liceum, które uwielbiam, Tytus na Zarabiu. Też tam chodziłam, tam no same gwiazdy stamtąd wychodzą. Nie, może gwiazdy to nie. Ja, nie przesadzaj, bo będę cię kopać pod stolikiem. Nie. Słuchajcie, zaraz się zleję z waszą wykładziną na stole, ale jakby ten rocznik 9-2 był trochę taki księżycowy na zasadzie, że przecież jest mistrz świata i wicemistrz Europy. Jeśli pomyliłem, to przepraszam, Mikołaj Włodarczyk, psie zaprzęgi. Zresztą no jakby w wielu obszarach i sportowcy, i dziennikarze, i przecież jeszcze jest Leszek Zduń, nasz stokarni aktor, który bardzo fajnie, że w ogóle kilka lat temu wystosowało zapytanie miasto i gmina, żeby poprowadził Dni Myślenic, bo kurczę, no trzeba korzystać ze swoich ludzi. Ale oczywiście, po to mamy taki duży potencjał, żeby go wykorzystywać. Oczywiście, oczywiście. No ale wróćmy do tych twoich akcji charytatywnych, bo naprawdę powiem ci tak, organizować akcje charytatywne wcale nie jest tak prosto. Nie jest, można, ja też coś wiem na ten temat. Można nieraz dużo zepsuć, można spalić na panewce, twoje akcje z reguły wychodzą. Uważam, no tutaj troszeczkę pukałeś do nas w sprawie ostatniej Kacperka. Mhm. Wyszła cudownie. Tak a propos, dzisiaj wyczytałem tam na Facebooku i udostępniłem u nas, że no całkiem fajnie to wyszło. Nasi drodzy mieszkańcy, czeka nas kolejna zbiórka, ale myślę, że to będzie zbiórka bardzo radosna i powinna no, przynieść taką samą satysfakcję jak ta przed operacją. Więc już zabieramy się tutaj z kolegą za pomału promocję, bo Kacper czeka. Tak, zgadza się. A skąd w ogóle wzięła się taka chęć do tych akcji charytatywnych? Bo później przejdziemy do twojej kariery. Najpierw załatwiamy charytatywne. Chęć pomocy, dokładnie. Znaczy powiem tak, że to się chyba wynosi z domu. To dużo zależy od tego, jak człowiek, nie wiem, jakie miał dzieciństwo, czy wszystko dostawał na tacy, czy trzeba było o coś zawalczyć. No ale wiesz, teraz wszyscy mówią, że społeczeństwo jest zobojętniałe. Ja tego nie odczuwam w myślach. Nie jest. Jeżeli chodzi o pomoc, zwłaszcza dzieciom, to ludzie jednak chcą pomagać. Powiem wam tak, że z perspektywy 6 lat, kiedy działam z ludźmi z terenu no, naszego kraju i mam znajomych chociażby przez projekty właśnie też charytatywne z różnych zakątków naszej Polski, na ostatnim przykładzie, na przykładzie zbiórki dla Kacperka, ludzie do mnie pisali i mówią tak, Krystian, jak wy to robicie, że wy w ciągu jednej nocy zebraliście praktycznie cały cel? Ja mówię, słuchajcie, u nas działa lokalność. Tak. Nie byłoby według mnie takiego odezwu i takiej solidarności, gdybyśmy my byli mieszkańcami, gdyby Kacper był mieszkańcem jednego z osiedli, na przykład, nie wiem, na Ruczaju. Tak. Liczba mieszkańców będzie taka sama jak u nas. Oczywiście, oczywiście. Mhm.
W małych miejscowościach nikt nie jest, że tak powiem, zwykłym Janem Kowalskim. Każdy kalendarz. Ja się jeszcze zastanawiałam. Że ktoś nie nakręcił tej zbiórki na Się Pomaga, jak tam licznik chodził. Wiecie co? Miałem przed chwilą taką chęć nakręcenia tego. Ten licznik się nie zatrzymywał. Wiecie co? To się aż przyjemnie patrzy. Ale słuchajcie, ja się zastanawiam na przykład, jakby tutaj ogłoszono zbiórkę na dziecko, ale które nie pochodzi z naszego powiatu. Ciekawe, myślę, jaki gorzej byłby odzew, bo nie, jest taka dziewczynka lokalną, ale ze Śląska, spójność, która bardzo potrzebuje pomocy z wadą serca i tak nawet z koleżanką żeśmy rozmawiały, czy, że można by było tutaj coś na ten temat powiedzieć, no ale stwierdziłyśmy, że no, odzew może być jednak no już na pewno mniejszy. Znaczy powiem wam tak, że... Jesteś specjalistą. Znaczy specjalistą to za dużo powiedziane, ja po prostu... Nawet jak zakładałem swoją firmę, to chciałem się nazwać Serwus Łączymy Ludzi, ale to mi się wydawało, że to będzie, że będzie to takie, ludzie pomyślą, jest takie płaskie, płytkie i w ogóle, ale to później sobie myślę tak, to będzie Pogotowie Kreatywne, nie no, bez przesady, no i zostało to wsparcie, w haśle zostało Serwus Wsparcie Kreatywne, natomiast to, co jest tam gdzieś w głębi serca, to jest, że łączymy ludzi, bo ja tak naprawdę... cieszę się, że mam wokół siebie takich ludzi, do których zadzwonię i jest okej, robimy to. W perspektywie czasu ja widzę, że nawet jeśli byśmy mieli pomagać innemu dziecku, ale dobrze byśmy to przedstawili na zasadzie takiej, że jest na przykład ta dziewczynka ze Śląska, o której ty powiedziałaś, ale zrobili komunikat, mieszkańcy Myślenic czy Myślenicza, nie potrzebujemy waszej pomocy. To według mnie to jest właśnie tutaj kwestia trochę PR-u i marketingu. To na pewno. Jak to dobrze ubrać słowa, żeby faktycznie tą pomoc zyskać. No nie ukrywajmy, że gdyby nie PR i nie marketing, czy dobre hasła reklamowe, to ja nie wiem, czy... z innymi kampaniami, nie tylko lokalnymi, ale w ogóle ogólnopolskimi by się udało. Przy czym ta taka solidarność lokalna na pewno pomaga w tym i to oczywiście, dużo. Bardzo, tak. bardzo. I zresztą... Bo to się zawsze traktuje, nie? To jest taki, dziecko z sąsiedztwa. Swój, tak, tak, swój, tak, tak. Swojemu tak. trzeba pomóc. Oczywiście. Pomimo, że dzieli nas płot. Tak. Drut kolczasty. Drut kolczasty. Zgadza się, zgadza się. No fajne jest, znaczy przykre jest to, że mieszkańcy na przykład mniejszych wiosek łączą się dopiero jak się coś dzieje. Czyli jak trwoga, to do Boga. Tak. Ale wcześniej są w stanie rzucać sobie nawzajem takie kłody pod nogi, że mi czasami jest wstyd, że nie wiem, znam kogoś czy kojarzę kogoś i wizerunkowo fantastycznie się prowadzi. Ale to, co robi prywatnie i jak szkodzi niektórym mieszkańcom czy ludziom, no to ja się z tym nie godzę. Dwie twarze. Tak, tak. No dobra, ale to wróćmy teraz do ciebie, bo ty tutaj dzisiaj jesteś naszym gościem, to jest taki gość, z łapanki. Który... No dokładnie, bo to jest otwarte studio, tak jak mówimy, to przechodzi, to wpada. Uch, aż się boję, jak tu ktoś wpadnie. On wiedział, gdzie ja dzisiaj byłam, więc dlatego przyszedł. Cicho sieć. Chociaż mam ciężki orzech do zgryzienia, bo w zeszłym tygodniu było Bake Off, ale ciacho, a teraz no co, no... Mamy Bake Off, ale woda. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobra, dobra, a bardzo dobra, nie gazowana. Bardzo droga. Niedługo dojdzie do ceny benzyny, czy benzyna będzie no dalej właśnie. Szalała? Szkoda, że na wodę nie można jeździć. To, jest, to wtedy by można no, było powiedzieć. No, silniki wodorowe to przyszłość. Ale masz lepszą chyba, bo twoja jest droższa niż moja. No, ale... Ale nie, twoja jest bezcenna, nie na ceny. Bo twoja jest z tego sklepu naprzeciwko. Rozumiem. Okej, dobrze. A moja z łapanki. Okay. Przepraszam, dbałem, żeby były takie jednorazówki. Okej, nie, w porządku, bardzo dobra. Najważniejsze, że jest. Tak, i płynna. Tak. Dobra, wróćmy teraz do tego, czyli co, Bake Off, ale ciacho, uważasz, że zabiło tutaj nas? Nie. Nie zabiło, postawiło po prostu pewien wysoko poprzeczkę. Wysoko poprzeczkę, jest progres. Ale my zawsze stawiamy wysoko poprzeczkę, pozdrawiamy prezesa RMF FM. I tak w ogóle, jeżeli nas faktycznie słucha, jak obiecał, to zapraszamy do nas, otwarte studio jest otwarte również dla prezesów. Zobaczymy może jakiś komentarz. Kto ja nie wiem, czy on korzysta z mediów społecznościowych, nie mam bladego no, pojęcia. Chyba się nas nie boi. Myślę. To znaczy, no nie wiem, czy się nas nie boi, bo jeżeli... Powinien się nas bać. Rośnie mu największa konkurencja na południu Polski.
8 milionów słuchaczy, to my będziemy mieli... I no te dobra. Głosy radio. Tak, tak. Ale wróćmy do ciebie, Krystian, bo tutaj... Jak już żeśmy się wychwalili, więc jesteśmy fajni. Ty będziesz się dopiero chwalić później. Dobrze. Pozwolimy jej? Nie, no oczywiście, przecież to ja, że tak powiem, tu jestem mnie. Do układki. A... Nie, 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 nie. Gość zawsze jest numerem jeden. Gość w dom, Bóg w dom. Dobrze. Coś w tym stylu. Krystian w studio, Ewa ucieka. A opowiedz nam w ogóle, czym się zajmujesz tak na co dzień. I skąd się to wzięło, bo obserwując twój profil, to zaczynam się ciebie bać. Tam same gwiazdy i Krystian. Nie, no nie. Dlatego mówiłam, że gwiazda. Nie ma się co bać. Jakby tak szybko odpowiadając, gwiazdy pojawiają się na moim profilu z racji tego, że ja po prostu z nimi współpracuję na co dzień przy różnych projektach, a też od niedawnego czasu mam przyjemność współpracować z niektórymi artystami i wczoraj już myślę, co zapakuję do Opola, bo z Krzysztofem Iwaneczko zakwalifikowaliśmy się do konkursu polskich debiutów i no i bardzo wierzę w to, że Krzysztof na scenie z chłopakami pokaże moc i będę się wtedy cieszył, że to jest moje takie pierwsze dziecko, bo ja z Krzysztofem pracuję od 1,5 miesiąca. To jest laureat The Voice of Poland, słynny cover Nieznajomy, który ma już blisko 11 milionów wyświetleń, ale to wszystko zaczęło się od tego, że plany, które kiedyś tam miałem jeszcze, kiedy byłem uczniem Tytusa na Zarabiu, pokrzyżowały się w pewnym momencie. Było to tak, że chciałem iść w innym kierunku, bardziej muzyczne, skupić się na muzycznych rzeczach. Ale wylądowałem, gdzie wylądowałem? Wylądowałem w gastronomii i nie żałuję tego, bo to była ciężka praca i kiedyś nawet usłyszałem, że każdy dobry pracownik zaczynał od gastronomii, więc mam nadzieję, że byłem tym dobrym pracownikiem w firmach, których to ja byłem pracownikiem, a że teraz... Gotowałeś, jestem... że ci przerwę? Czy... Najpierw pracowałem... Najpierw przypalał. najpierw przypalałem gofry, później się okazało, że zrobiłem taki przepis na gofry, że ostatni utarg z dnia ostatniego sezonu, to była moja premia za to, jaki wow. przepis na gofry przygotowałem. I gdzieś tam... Zdradzisz nam go później. Uwaga, uwaga, ten przepis będzie już za kilka dni na KMY. Nie wiem, czy tak byłbym w stanie odtworzyć z pamięci, bo to już było... To zrobimy to z praktyką, to nie ma problemu. Ale my będziemy z Ewą próbować tego free. Dokładnie. Jak będą dobre, powiemy, że są ok i zapisujemy przepis. To już było 8 lat, przeszło 8 lat temu, a później trafiłem do kebaba. Oczywiście jak się skończył sezon na takie wakacyjne, lodowe, kawiarniane rzeczy na plaży Trawiastej na Zarabiu, to trafiłem do punktu gastronomicznego na rynku, do Państwa Miśków. Uwielbiam Państwa Miśków i z racji tego, że szefowa była moją wcześniejszą nauczycielką w szkole muzycznej, pani Renatka, a Tomek, no to po prostu nie da się nie lubić tego gościa. I, że tak powiem, no pracowałem w tym Neo, byłem zwany Leo z Neo, tak mnie... Czemu Leo? Nie wiem, może Leo zawodowiec, nie wiem, ale ja się dopiero na sam koniec nauczyłem kręcić dobre ciasto na pizzę, ale kebaby wychodziły mi i sałatki, myślę, że w miarę okej, okay, że szef był zadowolony. I w trakcie jakby już ostatnich miesięcy mojej pracy w kebabie, ja byłem wtedy wolontariuszem Szlachetnej Paczki, był tutaj na terenie miasta Myślenice i działałem w sztabie myślenickim, były organizowane później nagrania spotu wizerunkowego promującego kampanię Szlachetnej Paczki w Krakowie z udziałem Jurka Dudka i ja postawiłem sobie za cel, że ja tam muszę być, ponieważ no kto nie chciałby poznać najsłynniejszego piłkarza z Polski. It's Dudek Dance. Tak, tak, dokładnie, bramkarza, pozdrowienia dla Jurka. Na pewno nas słucha. Na ty są już. Na pewno nas słucha. Czy nas słucha, to nie wiem, ale też mieszka niedaleko nas, więc... Tak? Gdzie on mieszka? W okolicach Krakowa, tyle mogę zdradzić. Ale na południe czy na północ? W okolicach. Natomiast... Współrzędne geograficzne niedługo na KMY. Dokładnie. Dla wszystkich fanek. Dokładnie, pod przepisem na gofry. Natomiast... Przeplecione kebabem. Wtedy okazało się, że moja opiekunka tam na planie, osoba, która była odpowiedzialna za statystów, napisała nam takiego maila, ale też była taką osobą,
która właśnie nie przywitała się z nami serwus, a podeszła do nas z taką otwartością, że po prostu miała nas od razu, wszystkich całych. My tam mogliśmy stać, było zimno, to był listopad, nagrywaliśmy 30 sekund, 5 godzin, bo to tak się nagrywa spoty reklamowe, jeszcze tak według mnie było bardzo szybko i sprawnie poszło. I później dostaliśmy maila, że fajnie byłoby, znaczy, że bardzo nam dziękuję za współpracę i odpowiedziałem na tego maila, że chciałbym kiedyś pracować z takim zespołem i po miesiącu trafiłem tam. Najpierw pracowałem w call center, byłem odpowiedzialny za kontakt z klientem, czyli na przykład z darczyńcami, z wolontariuszami, którzy dzwonili do organizacji. W czasach, kiedy były na przykład akcje na zasadzie szukamy darczyńców w jakimś województwie, bo tam idzie gorzej, ta pomoc jakby, te rodziny zbyt dłużej są w bazie i trzeba zrobić ruch w jakimś województwie, żeby coś się zadziało. No i tak się zaczęła moja przygoda z takim większym pomaganiem, ale w ogóle z samym pomaganiem, to historia się zaczęła na Zarobiu z panią Wiesią Zając. To znam. Do której mam ogromny sentyment i to, co było fajne, że ona wiedziała, kiedy jest czas na naukę i pilnowała tego bardzo, a kiedy jest czas na pomaganie. I zawsze jakby nawet w momencie, kiedy na WOS-ie przerabialiśmy historie związane z różnymi problemami społecznymi i na tapetę braliśmy jakieś persony, to ona zawsze pokazywała nam, ale słuchajcie, za każdym projektem, za każdym czynem, za każdym zdaniem stoi człowiek. I to było fajne. Ja pamiętam też, że właśnie pani Wiesia Zając naszą ekipą wtedy licealną rozkręciła w Myślenicach Pola Nadziei. Ja pamiętam, jak w pierwszej edycji mieliśmy w Myślenicach zebrane chyba 11 tysięcy, cieszyliśmy się jak nie wiem, a druga edycja to już było prawie 30 tysięcy i tak szło i pani Wiesia taka szczęśliwa. No i tak się działało, fajnie było. No tak, ale działasz dalej chyba też w tej dziedzinie. I tak jak mówię, ja nie tylko znam go z akcji charytatywnej, ale i z orkiestry. A co tam u orkiestry słychać naszej? Powiem tak, że ja sobie marzyłem, żeby znaleźć kiedyś miejsce w obszarze muzyki. A na czym grasz? Ja gram na perkusji. Mhm. Znaczy, to jest już teraz bardzo grubo powiedziane, że gram na perkusji, bo mam już team perkusyjny u nas w Myślenickiej Orkiestrze, który super gra i jakby to też pozwala mi, że troszkę na ich barki spada odpowiedzialność za partię sekcji perkusyjnej i oni, że tak powiem, prowadzą teraz to wszystko, a ja mogę zająć się i zawodowymi swoimi sprawami, naszym i promocją tej orkiestry. I promocją, tak. Jakby to jest bardzo fajne, że tak dużym zaufaniem obdarzył mnie zarząd orkiestry i pozwolili mi jakby pomóc działać wizerunkowo. A kiedyś ktoś się nawet zaśmiał, jak słyszał o orkiestrze z Myślenic, o rośnie nam drugi Sound and Grace w Polsce. Myślę, że my tutaj nie będziemy drugim Sound and Grace'em, czy Ormik Myślenice na arenie ogólnopolskiej, ale my chcemy dobrze swoje rzeczy wykonywać tutaj lokalnie i regionalnie, ale jeśli chcą nas słuchać gdzieś dalej, gdzieś szerzej i na przykład nasz ostatni wyjazd do Francji, gdzie Polonia francuska po prostu przyjęła nas jak rodzina, traktowali nas jak swoje dzieci i teraz mamy z nimi kontakt. Aleks, który był naszym opiekunem, ostatnio był na koncercie w Polsce, na koncercie Miłosza i on zadzwonił do chłopaków z orkiestry i się spytał, czy nie mają czasu, żeby wyskoczyć na pizzę. I nie ma granic. A tak, że wtrącę, jak zakończyła się akcja z... Kim myśmy to robili? Z koszykarzem. Z koszykarzem, tak. Znaczy to była bardzo szybka akcja, ale którą podłapał sam siatkarz. A siatkarz, przepraszam. Andrzej Wrona. Andrzej Wrona. Myślę, że niektórym mieszkańcom naszego powiatu czy naszej gminy znany. Andrzej wrzucił do siebie na Facebooka film, jak uczy się grać na saksofonie. No i podłapałem to po prostu tak bardzo, jak to się mówi językiem marketingowym, prime time'owo, czyli działanie już i teraz w danym czasie. No i stwierdziłem, a dlaczego by nie zapytać fanów orkiestry, czy nie chcieliby usłyszeć Andrzeja w naszych szeregach.
I pomysł był na tyle odjechany, że mieszkańcy chyba trochę nie zaczaili, ale tak, ale na Facebooku u samego Andrzeja, tam jak skomentowaliśmy jako orkiestra reprezentacyjna, no to pewna zabawa była, jakby ludziom się to spodobało i sam Andrzej zareagował, także u nas w orkiestrze jest miejsce dla każdego, myślę, że pod skrzydłami dyrygent i naszej kapelmistrz Joanny Knapik można naprawdę wyjść na dobrego muzyka, który się uczy od podstaw i jest samoukiem. Ale jak czyli cię tak kobieta słucha, krótko was trzyma. Bo kobiety zawsze krótko trzymają. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale jak cię tak słucham, to ty w ogóle jesteś taki człowiek orkiestra. Tak. Jak się żyje w ogóle na drugim planie za aktorami, bo to mnie ciekawi, bo w tej chwili już zajmujesz się zawodowo taką współpracą z aktorami. Widziałem te zdjęcia, wracam do tych zdjęć na twoim profilu, no ale nigdy nie widziałem cię w TVN-ie w telewizji, tylko widzę cię z gwiazdami TVN-u. A no widzisz, taki trochę drugoplanowiec. No właśnie, ale to tak, wiesz... To jest podobno najlepsza fucha, drugoplanowiec. Ty to mówisz? Ale nie masz takiego parcia, że możemy tak wyskoczyć przed kamerę? Wiecie co, może jak byłem młodszy i jak miałem też możliwość współpracy z ambasadorami różnych projektów, które prowadziłem, może miałem coś takiego, że a fajnie byłoby kiedyś być po tej drugiej stronie. Ale to nie jest fajna praca. Jakby ja podziwiam osoby, które są przed kamerą i które naprawdę mają niełatwy orzech do zgryzienia. Wstają o 4:30 rano, żeby zdążyć na transport na plan. Są na planie 12 godzin. Mają do zagrania na przykład cały dzień i ludzie tego nie widzą. Ale ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, tak, jak to wygląda. Ale ludzie mają zaślepki często na oczach, że tak, jest taka i taka gwiazda. Ale to jest też to, co telewizja pokazuje, same wymalowane gwiazdy, ścianki, tak, bo nie pokazuje magia się tego, telewizji jest... i no, ja wiem, że to tak brzmi głupio, ale ta telewizja taka, jaką my oglądamy, to, nie, to jest sztuczna taka... No, piękny świat. Aż powiem, że no, trochę taki zakłamany świat, nie, bo to jednak za tą kamerą no, nie jest sama przyjemność, tylko to jest ciężka charuwa. Tak, w przypadku planów zdjęciowych to jest to naprawdę ciężka charuwa. Jeśli ktoś wylicza przysłowiowy Kowalski danej personie, ile ona zarabia, to proszę wziąć pod uwagę to, że te stawki nie są takie same, bo może się okazać, że jeden z artystów jest na topie rok, a później długo, długo tak. Nic. Albo co z tego, że ma stawkę na przykład za plan zdjęciowy, nie wiem, strzelam teraz, bo ja w stawki nie wchodzę, to nie jest moja obszar, ja nikomu w kieszeni nie zaglądam, że na przykład ma stawkę 6000 za dzień. Super, ale ma 3 dni zdjęciowe w miesiącu, to jest 18000. Odprowadźmy od tego podatek, utrzymajmy na przykład rodzinę i co lepsze, weźmy pierwszego większego przedsiębiorcę z Myślenic. Chyba nie zarabia 16000. Jeszcze, i jeszcze ten przedsiębiorca wie, że za miesiąc też zarobi, a ta gwiazda tak, jednak to nie. Raz, a dwa, że gwiazda, patrząc tak realnie, no nie ma życia osobistego. To wszystko jest gdzieś śledzone. No w dzisiejszych czasach, gdzie każdy ma telefon z jakimś aparatem, no, no biedni są ci ludzie tak naprawdę. Wszędzie ktoś za nimi łazi, potkną się, to już jest na Facebooku, wywalą się, wtedy to jest już na jest Twitterze, pijany. No i tak dalej. To nie jest życie. Powiem wam tak, ostatnio taka sytuacja, mieliśmy off kamerę i w Krakowie i był panel Serialconu, podczas którego były prezentowane różne seriale przez 3 dni. Były panele, spotkania z aktorami i była oczywiście nasza ekipa diagnozy i poszliśmy po prostu prywatnie na lody, usiedliśmy gdzieś na plantach, no i przechodziła para. Około 20-21 lat zorientowała się ta młoda dziewczyna, kto z nami siedzi i takie nagle, o Boże, o Boże, o Boże, to jest ten dzień, czy mogę prosić o zdjęcie? No i ta osoba, która siedziała z nami, oczywiście grzecznie, kulturalnie wstała, oddała nam swoją porcję lodu i żebyśmy potrzymali, no i chciała sobie zrobić to zdjęcie, ale to nie był koniec. A może pan chwycić telefon? A może pan z takim filtrem? A może pan to? A może pan tamto? Jeszcze Snapchat. Więc
To jest trochę przykre, na zasadzie takiej, że trochę ludzie zatracili też przez dobę, według mnie, dzisiejszych mediów społecznościowych, szacunek do drugiego człowieka. I dystans taki, który tak powinno się zachować. Znaczy, liczą dystans, się tylko lajki. Tak, dystans dystansem, zdjęcie. Ale jeśli ja kogoś no nie, wyrywam... Mówię o dystansie tak, na takiej zasadzie, że no nie można komuś wchodzić butami w prywatność zupełnie. Zgadza się. Co innego byłoby, inaczej bym tę sytuację odebrał, gdyby ktoś pozdrowił i ewentualnie zapytał, czy może zdjęcie, a nie z tego, czy z tego profilu, czy tu. Nieważne, jak gwiazda wygląda, tylko jak ja wyglądam. Kto tam był gwiazdą. Tak, i kto tam był gwiazdą. I to jest trochę takie przykre, w sensie, że no są traktowani jak zabawki, jak mi się skrupówek te osoby. No ale to jest niestety też ich praca. No i też ich wybór. Zgadzają się na to, ale coś za coś. Tak, zgadza się. Skoro mamy tutaj człowieka orkiestrę, to teraz musimy go przepytać. Uwaga, będziesz pytany. Tak. A tak w ogóle to... Konkursik to będziemy mieli konkurs. Co prawda, przyznaję się bez bicia, chciałem to przygotować wcześniej, ale w związku z tym, że dziś byłem tam, gdzie byłem, nie zdążyłem. I znowu zaraz... pozdrawiamy prezesa. Pozdrawiamy prezesa, jakby tak nas kupił. Nie, to my go kupimy. Dobra, tak. to w przyszłym tygodniu. Rozpędziłeś się. W każdym bądź razie będziemy mieli konkurs. Będzie on na pewno jeszcze dzisiaj i na naszej stronie. O, przepraszam, na naszej stronie jest już konkurs, więc konkurs.kmy.pl już działa. Udostępnię to później na Facebooku. Mamy do rozlosowania wśród naszych słuchaczy podwójną wejściówkę na galę Straussa. I teraz uwaga, pytamy Krystiana, jaki utwór Straussa najbardziej lubi? Będziesz mógł wziąć udział w konkursie. Ja w tym miejscu pozdrawiam panią Dorotę Bałucką od audycji muzycznych w szkole. Państwowej w Myślnicach imienia Ludomira Różyckiego na Zarabiu. Obecnie z racji remontu są w murach pierwszego liceum ogólnokształcącego w Myślnicach. I ja powiem tak, nie chcę zabierać możliwości nagrody. Mój drogi, słuchaczom. To będzie uczciwe losowanie, będzie komputer losował, więc oczywiście masz szansę. To ja niestety tego dnia nie mam mnie tutaj, więc nie chcę brać udziału w konkursie, ale możesz, dorzucimy wodę. Ale dorzucimy właśnie wodę, możesz wygrać Noc Muzeów. Nieważne, to jest zaraz za darmo. Noc Muzeów na walizkach widzę 19 maja. Tak, super. Zaraz opowiemy troszeczkę, bo bardzo fajna akcja, druga się kroi, ale oczywiście FK musi tam wejść w paradę. Ja już muszę. Ostrał się, to tak. Ja może jeszcze raz pozdrowię panią Dorotę Bałucką i zakończę moją odpowiedź w tym temacie. Okej, w każdym bądź razie, tak jak mówię, strona konkurs.kmy.pl jest już. Konkurs jest trywialny. Do wyboru jest kilka znanych przebojów Straussa. Proszę sobie wybrać ten, który znacie. Albo lubicie. Wszystko jedno. Wśród wszystkich, którzy wezmą udział, zostanie rozlosowana jedna podwójna wejściówka. A tak jak obiecałem, jak tylko dotrę do domu, udostępnię to również na Facebooku. Dobra, nie zdałeś tego egzaminu z muzyki. Wracamy. Nie, ja po prostu do niego nie podszedłem. Czyli nie zdałeś, bo trzeba... Ale to był termin zerowy. Ale nie, to jest jak matura rozszerzona. Trzeba przynajmniej podejść, żeby zdać. Znaczy nie, inaczej, żeby zaliczyć. Ale tam są 3 godziny, a tu były 3 sekundy. No i ta godzina, dobra, wybaczamy. Oczywiście. Dobra, musimy teraz troszeczkę pogwiazdożyć Ewie, bo tutaj dzisiaj tak grzecznie siedzi, ona jest taka strasznie dzisiaj zmęczona. Pochwal się nam, Ewa, gdzie ty dzisiaj byłaś. Tak, bo ja byłem w RMF-ie. A ja byłam na finale konkursu Kobieca Twarz Małopolski i tutaj chciałam pozdrowić Kasię Kasprzycką, która była ze mną, tutaj też z Myślenic. No i super bohaterkę Maję Golczyk. Maju, gratulacje jeszcze raz. Maja została kobiecą twarzą Małopolski w swojej kategorii, także kariera przed nią. O, tutaj już mamy dla niej człowieka. Zacznie się. Popatrzcie, jakie te Myślenice są fajne. Tak. Jak to wszystko się tutaj zazębia. Ale fajnie było, chciałam powiedzieć, naprawdę super. My trochę z Kasią kategorię pomyliłyśmy. A zapisaliście się do kids. Nie, do kobiet dojrzałych.
trochę starsze panie były od nas, ale poza tym było naprawdę fajne. Fajna atmosfera, fajne nagrody. Ale to w sumie ty z Kasią mieliście mniej lat niż każda następna w tej kategorii. Coś w tym stylu. Ale mamy nowe koleżanki, które też pozdrawiamy, przyjadą do Myślenic, także super. No to coś się działo. Bardzo serdecznie gratulujemy Mai. I jeszcze w ogóle dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali. Dokładnie. Bo to jest też ważne, bo gdyby nie wszystkie SMS-y, no to dzisiaj by nas tam nie było. A tak to było. A tak byłyśmy. Zdjęcia mamy. A jak super. PR-owiec patrzy na takie konkursy w ogóle, które rozgrywane są ostatnio w Gazecie Krakowskiej? Powiem tak, że... Kłam. To jest dobry chwyt marketingowy. Bardzo. To na pewno. Który na pewno bardzo mocno zwiększa budżet redakcji. Tak. Ale to jest fajne, że robią to z klasą. Robią to w dobrych miejscach. Nagrody, pomimo tego, że nie są to nagrody finansowe, jest to nagroda w formie statuetki czy listu gratulacyjnego. Też. Teraz główną nagrodą było 1500 dla zwyciężczyni. Nie wiem, co jeszcze one tam dostały. Tak jak my za tam drugie i trzecie miejsce mamy wejściówki do Aquaparku. Bo ty się nie chwaliłaś, że tam miałaś miejsce na podium jednak. Tak, jakby nie było. No pochwal się, pochwal. No trzy. Jest super. Ale czy to taka magiczna liczba RMF? KMY. No serwus się już nie zmieści. No nie. Serwus się już nie zmieści. Coś mówię, ale nie, odnośnie tego, jak ja odbieram takie konkursy. Myślę, że jeszcze lepiej bym je odbierał, gdyby szła za tym jakaś wartość dodana. Jest wiele instytucji, miejsc czy osób potrzebujących, na które nawet 20% z SMS-ów można byłoby przekazać. Tak, dużo lepiej by to wyglądało. Lepiej by to wyglądało, jakby było, z jednego numeru można było wysłać jednego SMS-a. Ja jak startowałam w tym konkursie, to naprawdę na początku myślałam, że to tak wygląda, a okazało się, że po prostu każdy może sobie wysłać milion SMS-ów. Tak, więc to nie jest takie miarodajne. Oczywiście. Ja na szczęście nie wysłałam ani jednego, ani nikt z mojej rodziny, bo mamy wszyscy zablokowani. My po prostu wiemy, że jesteś najlepsza i już nie musisz nawet dostawać pierwszego miejsca ani statuetki. No właśnie. Jesteście fajni. Mówcie mi tak dalej. Aż się nabiorę wody w usta. Bo jakbym miał to zostawić na przykład z jakimiś plebiscytami ogólnopolskimi, to w przypadku telekamer, w których w tym roku serial, przy którym mam przyjemność współpracować, Diagnoza, otrzymała dwie statuetki, a były cztery nominacje. Była Nadzieja Telewizji, Józek Pawłowski. Niewiele mu brakło do wygranej. Był aktor pierwszoplanowy Maciej Zakościelny. Też mu niedużo brakło. Była najlepsza aktorka Maja Ostaszewska i Maja wygrała. I w ogóle Maję uwielbiam, kocham. Ja też, serce mi mięknie i oczy mi się i oczy mam maślane, jak tylko mam możliwość współpracy z Mają. Zresztą też jest przecież z Małopolski, bo pochodzi z Krakowa. No i dostaliśmy jako serial wtedy, jako najlepszy serial telewizyjny, ale to, co było fajne, że tam było ograniczenie w SMS-ach, to jedno, ale finanse X duży procent przechodził na wsparcie właśnie organizacji, która pomaga emerytowanym aktorom. I oni nie mają planów zdjęciowych, oni nie mają dni zdjęciowych, oni nie zarabiają milionów złotych, oni czasami nie mają na podstawowe potrzeby. Ale skoro mamy tutaj człowieka od Diagnozy, to musimy go troszkę przepytać. Będzie kolejny sezon? Będzie. Wczoraj był ostatni odcinek. Będzie kolejny sezon. Będą zdjęcia się już zaczynają pod koniec maja. Z tego miejsca pozdrawiam z tych słynnych Myślenic, o których zawsze dużo mówię na planach zdjęciowych. Skąd jestem i gdzie to jest. To z tego miejsca pozdrawiam całą ekipę, blisko 100 osób, a nawet myślę, że śmiało to jest więcej niż 100 osób, które pracują przy tym serialu. Ale jeden z lepszych serialów
Bardzo oglądam, miło. Naprawdę podoba mi się taki trzymający w napięciu. Bardzo się cieszę, jeśli ktoś może przez przypadek... Nie oglądasz, nie wiesz, o czym my mówimy. Że jeśli ktoś przez przypadek może z ekipy diagnozy teraz włączy tą audycję, to ich z tego miejsca pozdrawiamy. Będzie kolejny sezon zdjęcia ruszają. Ja tam mogę zagrać trupa. Słuchajcie. Ale na pacjentów też są duże castingi, więc naprawdę, ale że tak na trupa też sobie trzeba zasłużyć. Mogę podać namiary agencja Talent, która zajmuje się castingami do ale ja chcę tylko do diagnozy. Ale to tak, to u nas akurat. No to nie mów Talent. Głośno, bo się za dużo osób zgłosi, tak. Nie mam szans. Będą nowe postaci, będą nowe wątki. I kryminalne, i też wątki medyczne, no i będzie obsada, a w jakiej, że tak powiem, konfiguracji, to nie mogę zdradzić, bo dopiero wczoraj był ostatni odcinek, a emisja trzeciego sezonu będzie we wrześniu. Nawet operacje mi mogą... Scenariusz już widziałeś? Scenariusz nie, ale kalendarzówkę już widziałem, żebym wiedział, na które dni zdjęciowe mam przyjechać i zrobić materiały. Dobra, to teraz jeszcze nam powiedz, bo już tak musimy się pomału sprężać, muszę wam powiedzieć, więc powiedz nam, jakie plany na przyszłość. Jakie są plany na przyszłość? Plany są takie, żeby dobrze wykonywać swoją robotę, żeby nie liczyć zer na koncie, robić fajne rzeczy, nie odpuszczać muzyki. Ale żeby przed tymi zerami coś tam było. Zer to się nie liczy. Żeby nie zapominać o drugim człowieku, nie tylko w kwestiach charytatywnych, ale w ogóle w swojej codziennej pracy, bo mi się wydaje, że podejście do klienta jest najważniejsze i... Tak samo rozmawiam z moimi rówieśnikami, czy ze znajomymi z liceum, jak rozmawiam, nie wiem, z aktorami, jeśli dla kogoś to jest wow, to ja powiem, że dla mnie też to kiedyś było wow, teraz jest to dla mnie taką trochę codziennością, ale mówię o tym bardziej z perspektywy takiej, żeby powiedzieć słuchaczom, że to są naprawdę normalni ludzie, którzy mają swoje problemy, tak jak zwykły Kowalski i też mają dużo strapień dnia każdego. No bo... Po prostu liczy się człowiek. Oczywiście. Tak. Dobrze, to teraz moi drodzy, jeszcze muszę powiedzieć tutaj o jednym zaproszeniu, które dotarło do redakcji. Którym ja które się prawie oczywiście cały dzień. Ewa musiała pomylić, więc zapraszamy wszystkich. Bardzo fajna impreza kroi się nam tutaj na początek weekendu, 19 maja od 19. Muzeum Niepodległości w Myślenicach organizuje Noc Muzeów. Będzie to Noc Muzeów na walizkach. I powiem wam, że przeglądając program, no jestem bardzo, bardzo podbudowany, szczególnie, nie wiem czy to mówić, a dobra, powiem. Będzie rozdawana taka pozycja jak smaki ziemi myślenickiej i prawdopodobnie z tego co dzisiaj widziałem, każda z tych pozycji książkowych będzie zaopatrzona nawet w taką pieczęć z okazji stulecia odzyskania niepodległości, więc będzie to dość unikalne wydawnictwo. Zapraszamy wszystkich serdecznie do Nocy Muzeów. My tam na pewno się zjawimy, więc znowu można będzie nas gdzieś tam zahaczyć. A nuż widelec, kogoś zaprosimy znowu do studia, więc wiecie, z nami to nigdy nic nie wiadomo. Łapanka człowiek... na walizkach. Ten człowiek znów przechodził koło nas i został zahaczony, więc proszę uważać. Ja wiem, że... Został nawet wystraszony, można tak, powiedzieć. Tak, że Słoneczna jest bardzo ruchliwą ulicą, ale tutaj no my tak zahaczamy zawsze kogoś. Dokładnie. Wychodziłem właśnie ze sklepu z naprzeciwka. I bez wody. I bez wody. No wiedziałem, że mnie pewnie wodą poczęstujecie. Powiedz mi jeszcze, czego się życzy człowiekowi, który współpracuje z aktorami? Bo tak, aktorowi to się życzy, czego się życzy? Żeby się pomylił? Nie, chyba żeby się nie pomylił. Aktorzy to się kopią po tyłkach. Myślę, że się wszyscy kopią po tyłkach. No. Ja myślę, że niezależnie od tego, jaką pracę wykonuję, najważniejsze to życzenia zdrowia po prostu. Okej, to życzymy ci zdrowia, a naszym drogim słuchaczom przypominamy, że na pewno razem z tym człowiekiem, który siedzi naprzeciwko mnie, znów będziemy was prosić o pomoc niebawem. Tak. Bądźcie na to gotowi. Tak. Kacper zdrowieje w oczach, ale to naprawdę jest dopiero 1/3 drogi. To jest ale temat, razem damy radę. Oczywiście, to jest temat Kacpra, natomiast też niestety jest
kolejny mały bohater, który niedługo będzie potrzebował naszej pomocy. Mam nadzieję, że wszystko też się uda, ale też jest z naszych regionów bardzo bliskich i bądźcie Państwo czujni i ja z tego miejsca wszystkim dziękuję za tą otwartość, za tą hojność, którą Myślęczanie i mieszkańcy powiatu myślińskiego pokazują, kiedy jest taka potrzeba. Ja bym chciał, żebyśmy sobie pomagali na co dzień, nie tylko jak jest nagła akcja, nawet żebyśmy sobie pomagali prostym serwus, cześć, dzień dobry, bo to dużo daje. No niestety teraz już nie mówimy dzień dobry, a dobranoc. Żegna was Bartek, Ewa i nasz gość. Krystian, dzięki śliczne za zaproszenie. To żegnajmy prezesa. Prezesie, serwus. Jeżeli słuchałeś nas, a mam nadzieję, że słuchałeś, bo obiecywałeś, czuj się zagrożony. KMY nadchodzi.